nr 217 w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. Paragraf pierwszy. Uchyla się w całości uchwałę z dzielnicy 15 Miszczyjowice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 pod nazwą badania profilaktyczne dla mieszkańców dzielnicy. Paragraf drugi. Zmniejsza się środki finansowe uchwalone uchwałą Rady Dzielnicy 15 Miszczyjowic z dnia 12 lipca na zadaniu praktyka ochrony zdrowia badania profilaktyczne dla mieszkańców dzielnicy do kwoty 30 tysięcy. Środki w wysokości 30 tysięcy na zadanie pod nazwą badania profilaktyczne dla mieszkańców dzielnicy przeznacza się na realizację program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, szkolenia alergena środowiskowa, alergeny naturalne i substancje chemiczne. Proszę Państwa, tylko chciałem dodać tutaj, że zaistniała sytuacja wynika z tego, że została przyjęta tak mała ilość programów zdrowotnych przez Warszawę, że naprawdę nie ma w czym wybierać, bo są programy dwuletnie, polegające bardziej na zbieraniu wywiadu niż na leczeniu. Kwota 10 tysięcy, która została z badań, została cofnięta do rezerwy. Szczegółowy opis wszystkich programów jest dostępny, jeżeli ktoś jest zainteresowany, cały czas zresztą. Specjalistą od tych programów w naszej dzielnicy stał się Wiesław. Ty też czytałeś. Czytaliśmy obaj, ale Wiesław szczegółowo analizował. Jeżeli chciałby coś powiedzieć. Na opis pani Ania też jest bardzo dobrze zorientowana. Rozmawialiśmy, no, że to jest praktycznie jedyny program, który coś tam wnosi, a reszta to teoria na papierze. Mało tego, proszę Państwa, bo odbyło się spotkanie w Wydziale Zdrowia i ja nie chciałbym popełnić tego błędu, ostrzegałem inne dzielnice. Inne dzielnice powiedziały, że będą czekać, aż pojawią się nowe programy. Nikt nie zagwarantuje, proszę Państwa, że te nowe programy się pojawią, a mało tego, ja tylko przypominam ścieżkę, jaka wygląda. My procedujemy tutaj w dzielnicy, po czym to nasza uchwała wędruje do Rady Miasta, gdzie czeka około 2 miesięcy na wprowadzenie do budżetu. Wtedy dopiero Wydział Zdrowia może podejmować następne kroki, czyli organizacja przetargu i wyłonienie, i później realizacja. Nie wiem kiedy, to jest ostatni dzwonek, żeby w ogóle podjąć taką uchwałę. Mam nadzieję, że inne dzielnice też wyciągną jakieś wnioski, ponieważ z tego co się zorientowałem, dość dużo pieniędzy w zeszłym roku przepadło. Nie, wszystko jest w trakcie. Proszę Państwa, czy ktoś by chciał... proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Komisja Sportu i Komunikacji. Nie budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury komunalnej. Nie opiniowała. Kultury i promocji. Nie opiniowała. Edukacji i młodzieży. Nie opiniowała. Pomocy społecznej. Opiniowała jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, żeby to wiedzieć? Dziękuję za ten. Proszę o przyjęcie uchwały w druku nr 217 w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok. Kto jest za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Grażan też, tak? Dobra, to 19. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam na to, że Rada Dzielnicy 15 przyjęła uchwałę. 217, uchwała nr 2028, łamane przez 217, łamane przez 2013 w sprawie zadań